rzecz przyszła mi do głowy po rozmowie z Gabe Davidem, kiedy byłem w Alicante i z nim rozmawiałem. Teraz to właśnie zaznałem, skonsultowałem. W momencie, kiedy ustawiacie sobie ławeczkę, powiedzmy na normalnym skosie, tak? Czyli skos by był taki, tak? Około 15 stopni. Wydaje się wam wówczas, że robicie wszystko przykładowo nie na górną klatę, tak? No bo bądź co bądź, ten kąt jest wysoki. No ale w zasadzie każdy w naturze ma jakieś tam wkomponowane tak zwane oszustwo, tak? Tak zwane cheatowanie. No i jeżeli cheatujesz w jakiś sposób, czyli nie utrzymujesz tego kręgosłupa prostownika przy ławeczce, to de facto wypinasz wszystko, czyli ten kąt się robi płaski. Płaski się robi, czyli najprostszym sposobem będzie podwyższenie kąta na ławeczce. Więc dzisiaj mamy nową naukę. 15 powtórzeń i wyższy kąt na ławeczce. Cheatując na większym kącie i tak jest 15 stopni. A cheatować czasami trzeba.